Przez 20 lat mieszkańcy bloku przy ulicy Parkowej żyli w zgodzie. Blisko 2 lata temu sytuacja zmieniła się za sprawą jednej z rodzin, która wprowadziła się do bloku i wtedy zaczęło się. Bieganie za sąsiadami z kamerą, robienie im zdjęć, prowokowanie i zgłaszanie do wszystkich możliwych instytucji. Jak twierdzą zgodnie sąsiedzi, najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że powody są zmyślane przez sąsiada. Państwo ci przy każdym naszym wyjściu z bloku śledzą nas po prostu. Albo pan po prostu mija nas autem, lub też pani wychodzi z urządzeniem rejestrującym, chcąc najprawdopodobniej sprowokować nas do jakiegokolwiek działania. Pan powiedział, że załatwi sprawę naszych zwierząt, bo mamy psy, są 3 psy na klatce plus kot. Zabierał nam wycieraczkę wspólną, nie mogliśmy wycierać butów, bo stwierdził, że mu to przeszkadza i tupiemy nogami, on nie może spać. Przy ulicy Parkowej w Lubinie mieszka łącznie 10 rodzin. Do naszej redakcji trafiło 6. Widziałam bardzo często pana pod moim blokiem, zaglądał, co się u mnie dzieje w sypialni, stał na skarpie i to było wielokrotnie. Za dziećmi chodzi, on filmuje, nagrywa, robi zdjęcia. To są sytuacje takie trochę niepokojące też jak dla mnie. Na spotkanie przyszła także kobieta, która wynajmowała lokal od uciążliwego sąsiada. Groszą mi wyrzuceniem z lokalu, co doszło do skutku, bo mnie wyrzucili. Poza tym fałszowanie dokumentów, fałszowanie umów, fałszowanie podpisów. Wszyscy jednym głosem twierdzą, że są zastraszani i gnębieni przez złośliwych sąsiadów. Policja bywa w tej klatce nawet codziennie i wysłuchuje wzajemnych oskarżeń. Nie ma spokoju od 2 lat. Ja się boję nawet do klatki wychodzić. No dziwne zbiegi okoliczności w klatce zachodzą. Do mnie był na przykład napisany na moją rodzinę anonim domowcu. Były to dla nas oszczerstwa. Sąsiedzi uciążliwych lokatorów pukali już wszędzie. Byli współdzielni na policji, prokuraturze i sądzie. Wszystkie instytucje problem doskonale znają, ale wygląda na to, że para jest nadal bezkarna. Moim zdaniem najlepiej jest między sobą się dogadać, a nie dzwonić jeden na drugiego z błahych na przykład powodów, tak? Pamiętajmy o tym, że tak powiedziałem wcześniej, my w tym bloku mieszkamy, policjanci przyjeżdżają i odjeżdżają. To, na co nam prawo pozwala w danym momencie, policjanci wykonują. Sąsiedzi twierdzą też, że lokatorzy źle traktują nie tylko ich, ale przede wszystkim swoje dziecko. Zaniepokojeni zgłosili sprawę na policję i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Sprawę umorzono, a sytuacja się powtarza. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie nie chcieli wypowiedzieć się w tej sprawie przed kamerą. W mailu odpowiadającym na nasze pytania czytamy. Informujemy, że tutejszy ośrodek w przypadku otrzymania zgłoszenia o niepokojącej sytuacji rodziny wychowującej dziecko zawsze podejmuje działania polegające na ustaleniu sposobu realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez ich opiekunów. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu na temat indywidualnego przypadku nie jest możliwe. Zdesperowani mieszkańcy zdecydowali się na wynajęcie detektywa. Twierdzą bowiem, że sytuacja zaczyna robić się coraz bardziej niebezpieczna. Konflikt trwa bardzo wiele miesięcy. My nie mamy żadnych tutaj uwag z naszej strony do organów państwowych. Niemniej jednak oceniając i rozmawiając z tymi ludźmi mieszkającymi w tej klatce, na tej ulicy, uważaliśmy i uważamy, że konflikt nie zostanie nigdy załatwiony. Na potwierdzenie słów sąsiadów podczas spotkania z naszą ekipą nie minęło 15 minut i na miejscu pojawił się również radiowóz wezwany przez mężczyznę. A pan zawsze przyjeżdża tam, gdzie ci mieszkańcy się spotykają? Czy to taki przypadek, że za każdym razem pan jedzie? Za każdym razem? To przypadek może. Pierwszy raz się zdarzyło, że pan jedzie tam, gdzie mieszkańcy siedzą? To jest rejon osiedla i robię, co potrzebuję. Ci muszę pojechać, tam jadę. Wyzwiska, groźby, nękanie i nieustanny lęk. Tak podsumowują obecne życie lokatorzy ulicy Parkowej. Sprawa konfliktu sąsiadów trafiła do sądu. Jednak przestali oni wierzyć, że mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc. Przez 20 lat mieszkańcy bloku przy ulicy Parkowej żyli w zgodzie. Blisko 2 lata temu sytuacja zmieniła się za sprawą jednej z rodzin, która wprowadziła się do bloku i wtedy zaczęło się. Bieganie za sąsiadami z kamerą, robienie im zdjęć, prowokowanie i zgłaszanie do wszystkich możliwych instytucji. Jak twierdzą zgodnie sąsiedzi, najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że powody są zmyślane przez sąsiada. Państwo ci przy każdym naszym wyjściu z bloku śledzą nas po prostu. Albo pan po prostu mija nas autem, lub też pani wychodzi z urządzeniem rejestrującym, chcąc najprawdopodobniej sprowokować nas do jakiegokolwiek działania. Pan doskonale znają, ale wygląda na to, że para jest nadal bezkarna.
Moim zdaniem najlepiej jest między sobą się dogadać, a nie dzwonić jeden na drugiego z błahych na przykład powodów, tak? Pamiętajmy o tym, że tak powiedziałem wcześniej, my w tym bloku mieszkamy. Policjanci przyjeżdżają i odjeżdżają. To, na co nam prawo pozwala w danym momencie, policjanci wykonują. Sąsiedzi twierdzą też, że lokatorzy źle traktują nie tylko ich, ale przede wszystkim swoje dziecko. Zaniepokojeni zgłosili sprawę na policję i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Sprawę umorzono, a sytuacja się powtarza. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie nie chcieli wypowiedzieć się w tej sprawie przed kamerą. Powiedział, że załatwi sprawę naszych zwierząt, bo mamy psy. Są 3 psy na klatce plus kot. Zabierał nam wycieraczkę wspólną, nie mogliśmy wycierać butów, bo stwierdził, że mu to przeszkadza i tupiemy nogami, on nie może spać. Przy ulicy Parkowej w Lubinie mieszka łącznie 10 rodzin. Do naszej redakcji trafiło 6. Widziałam bardzo często pana pod moim blokiem, zaglądał, co się u mnie dzieje w sypialni, stał na skarpie i to było wielokrotnie. Za dziećmi chodzi, on filmuje, nagrywa, robi zdjęcia. To są sytuacje takie trochę niepokojące też jak dla mnie. Na spotkanie przyszła także kobieta, która wynajmowała lokal od uciążliwego sąsiada. Grożono mi wyrzuceniem z lokalu, co doszło do skutku, bo mnie wyrzucili. Poza tym fałszowanie dokumentów, fałszowanie umów, fałszowanie podpisów. Wszyscy jednym głosem twierdzą, że są zastraszani i gnębieni przez złośliwych sąsiadów. Policja bywa w tej klatce nawet codziennie i wysłuchuje wzajemnych oskarżeń. Nie ma spokoju od 2 lat. Ja się boję nawet do klatki wychodzić. No, dziwne zbiegi okoliczności w klatce zachodzą. Do mnie był na przykład napisany na moją rodzinę anonim do MOPS-u. Były to dla nas oszczerstwa. Sąsiedzi uciążliwych lokatorów pukali już wszędzie. Byli współdzielni na policji, prokuraturze i sądzie. Wszystkie instytucje problem W mailu odpowiadającym na nasze pytania czytamy. Informujemy, że tutejszy ośrodek w przypadku otrzymania zgłoszenia o niepokojącej sytuacji rodziny wychowującej dziecko zawsze podejmuje działania polegające na ustaleniu sposobu realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez ich opiekunów. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu na temat indywidualnego przypadku nie jest możliwe. Zdesperowani mieszkańcy zdecydowali się na wynajęcie detektywa. Twierdzą bowiem, że sytuacja zaczyna robić się coraz bardziej niebezpieczna. Konflikt trwa bardzo wiele miesięcy. My nie mamy żadnych tutaj uwag z naszej strony do organów państwowych.